Jak ja lubię ten widok. A tak swoją drogą witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Zwerdos, kolejny odcinek z Super Survivalu, moi drodzy, i witam was bardzo serdecznie, więc może już tutaj sobie to zamknę i w sumie pozbieramy czym prędzej te plony z mojej farmy, która jest w sumie jeszcze w fazie tworzenia. Na razie zrobiłem 3 poziomy na niej, ale to jest historia na inny dzień, coś tak myślę. Moi drodzy, postanowiłem, że dzisiaj sobie nagram survival, tutaj sobie odsadzę później, nieważne. Postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku mam zamiar wezwać smoka na survivalu. A może nie dokładnie, raczej mam zamiar stworzyć coś na wzór właśnie tego miejsca po śmierci smoka w Endzie. Tutaj na survivalu, moi drodzy, w normalnym świecie. Ale w jakim miejscu konkretnie chciałbyś to zrobić? Pamiętacie, mam nadzieję, sprzed około 2, chyba 3 odcinków? Miejsce, które znajduje się za tym wzgórzem. Miejsce, na którym znajdowała się farma kurczaków. No ja pamiętam. Jest tam w tym momencie, jak pamiętacie, wyrwa po chyba staku TNT. I z tegoż powodu pomyślałem, że właśnie takie coś może powstać tutaj, centralnie tutaj na stronie ścieżki, czyli mniej więcej tu będzie się to znajdowało. Tylko że no jest jeden problem, zasadniczy problem, cyfer. Jak ty chcesz bedrock zdobyć? No właśnie, no nie mogę zdobyć bedrocka, nie? Także pomyślałem, że właśnie taki wzorzec tego portalu at endu, tej framugi po zniszczeniu smoka, stworzymy sobie z obsydianu, moi drodzy. A ja mam obsydianu całkiem sporo, aczkolwiek wydaje mi się, że zostawiłem go w tym momencie w netherze nad bedrockiem. I z tegoż powodu będziemy musieli się tam wybrać. Jeszcze sprawdzimy przy okazji mój magazyn, czy tam tego nie ma. Właśnie z tej przyczyny. Myślę, że coś takiego będzie całkiem ciekawie wyglądało, może kogoś zaintryguje nawet w jakiś sposób. Jest to kolejna taka rzecz ozdobna i może nawet w przyszłości jakoś funkcjonalna czy coś. I dostałem tutaj w ogóle jakiś prezent od Czokleta. Ja nie wiem, o co kurczę chodzi. Tu jest w ogóle jakiś trapet chest, także wiecie co, ja tak tylko dla bezpieczeństwa. Dobra, z tego co widzę, tu nie ma nic podpiętego. Także chyba mogę go otworzyć, ale dobra, jak wybuchnie, to po prostu rozniosę cię, Czoklet, wtedy. Bo tu prezent od Czokletusia, Czokletunia, Czokletunienka. A. Otwórzmy. Okej. Okej. Zio dostał jakiś polished granit. Aga też coś dostała, tylko nie pamiętam co. A tu o co chodzi? Tu chyba chodzi, wiecie co? Może tu chodzi o te jajka, co mu kiedyś przyniosłem, bo kiedyś mu przyniosłem chyba podwójną skrzynię jajek, z tego co kojarzę. Dobra, na razie tego nie tykam. Powiedzmy, że później stąd to usunę. Dobra, idziemy czym prędzej do magazynu, ponieważ trzeba znaleźć ten właśnie obsydian. Obsydian trzymałem z reguły tutaj, w tej skrzyni. Pozwolę sobie tylko troszeczkę Minecrafta przyciszyć. O, będzie myślę optymalnie dla mnie. Może w tej... No, na pewno w skrzyni z drewnem znajdziesz obsydian. No jak? Debug po prostu, nie? Cyfer, no... No nie ma po prostu opcji, że tam nie znajdziesz obsydianu. Kurczę. Wiecie co? Wydaje mi się, że go kurczę nigdzie nie mam. Ale w takim razie będziemy mogli stworzyć sobie drugą rzecz, którą w międzyczasie i tak musimy stworzyć. Ponieważ jeśli chcemy odwzorować taki właśnie moment wskrzeszenia smoka i tak dalej, będziemy potrzebować 4 pewnych cośów, moi drodzy. I wy chyba już wiecie, czego będziemy potrzebować. Nie czaszek szkieleta, wcale nie, tylko kryształów kresu, dokładnie. Tak, czemu ja wam pokazałem na to? Nie wiem w sumie. Dobra, kryształy kresu musimy sobie skraftować, a do tego musimy jeszcze zrobić sobie blaze powder, ponieważ musimy zrobić właśnie oczy kresu, które są składnikiem właśnie tych kryształów. Przy okazji nauczycie się nowego craftingu, co niektórzy... Słuchajcie! Napiszcie w komentarzu, kto z was znał ten crafting, a kto nie znał, ten niech się też przyzna w komentarzu. I swoją drogą przypominam o zostawieniu łapki w górę, trochę tak późno, ale okej, ważne, że w ogóle. No i napisaniu jakiegoś tam ważnego komentarza, prawda, możecie zaproponować, co byście chcieli zacząć w następnym odcinku survivala. Dobra, mamy 4 kryształy endu. Je ogólnie można stawiać na obsydianie i na bedrocku, z tego co kojarzę. Są to takie 2 bloki wyłącznie, na których można to stawiać. Także no spoko, musimy iść teraz do netheru czym prędzej i odzyskać nasz obsydian, który prawdopodobnie tam zostawiłem, bo w sumie kurczę nie wiem czemu go tam zostawiłem. Na ostatnim chyba odcinku tak się stało, nie? Z tego co kojarzę. Więc czym prędzej lecimy. Słuchajcie, w ogóle dzisiaj planuję na godzinę 17 bądź 18, jakoś w przedziale tych godzin tak mniej więcej, streama. Prawdopodobnie dzisiaj survivala, jednak nie obiecuję w 100%. Ale wypatrujcie, ponieważ jak się pojawi ta informacja, że będzie stream, to tam już będzie wiadomo, co będzie na tym streamie, nie? Dobra, trzeba by się tutaj przenieść troszeczkę wyżej, także szybko, moja piękna, kurde, skocznia taka, wow, cieszę się. Wow. W ogóle, wiecie co, myślę nad bliższym czasie, nad stworzeniem jakichś, kurcze, zawodów na survivalu.
Na przykład wyścigów łódek po lodzie. To jest kurde dobre, tylko trzeba jakiś tor stworzyć. Halo, co tu się dzieje? Halo, golem! Nie, to jest golem z wioski! Co? Czemu? Stary! Ej, przestań! Właź do portalu! Wyłaź z portalu! Kurde! Zenek, co ty robisz? Ja pierdziu! No stary, ty wracaj do wioski! No nie! No czemu ty się nie chcesz przenieść? Ej, ziomek! Wracaj do wioski, tam są NPC-ty, no to jest jeden z dwóch golemów z wioski. No dalej, stary, no nie... Idź w tę stronę, no, do portalu. I no już mi tam wracaj. Ej, no co za uparciuch, nie? Ej, no nie chcę wrócić, dobra, jak coś... Zio, a go tu go macie, nie? No kurczę, ucieka... Ej, ze służby w ogóle uciekł. Co za kurde golem niefajny. Dobra, musimy czym prędzej wejść sobie na ten... No ale ej, jaki w ogóle, nie? Ja go tam żelazo na niego dałem, ja zafundowałem golemy w wiosce, tak żeby nie było, nie? Jaki, ej, Zenek w ogóle. Nie, no po prostu, no nie mogę. Halo, gdzie ten Pikmin jest, żeby mnie nie zrzucił nikt tutaj czasami. Ej, tu trochę ciemno jest. Zapomniałem, że na shaderach jestem swoją drogą. No ale okej, idziemy czym prędzej do bedru. W miejsce wyznaczone, w miejsce, które już sobie wszyscy dobrze... No nie do końca znamy. Ale okej, mam nadzieję, że mi się tam żaden gaz nie zespił. Także tak, tutaj mamy generalnie nasze miejsce. To mógłby sobie pochodnie postawić, żeby wiedzieć, że to jest tutaj. I teraz generalnie trzeba wejść sobie na Halo Bedrock. Także wchodzimy tutaj. To mogę zatkać sobie i bierzemy nasze perełki. Czyli cyk. A! O, jesteśmy nad Bedrockiem, moi drodzy. I jest ta moja farma złota. Tak, a właściwie zaraz farmy złota, ponieważ dopiero ją planuję. I właśnie, wiecie co, skapnąłem się, że tą platformę zrobiłem ciut za nisko. Tja. Cześć domek, hello. Ciekawe, czy jest jakiś lokator. Nie widzę. No, ale to przy okazji jest domek Herobrine'a, moi drodzy. Co to za dźwięki. O, jest 34 obsady, ale czy to starczy? Nie wiem szczerze. Okej, okay, tu mam już nic niepotrzebnego. A ja wam pokażę przy okazji farmę złota. Robiłem ją trochę na streamie. Nie wiem, po co wyczytam to pochodnie, okej, okay. Nieważne totalnie. Ta farma na pewno będzie jeszcze podniesiona, bo jest za nisko. To jest chyba 200 poziom, jeśli dobrze kojarzę, u góry. A musiałbym tak jeszcze z 20 kratek do góry podnieść to, żeby wszystko mi się zmieściło, wiecie, bo tak jednoplatformowa farma złota to nieopłacalne jest. Jeszcze na normalu gramy, więc w ogóle. Muszę zniszczyć szkło, podnieść ją trochę. No, to jest generalnie farma złota, nie? Tutaj sobie pacam jednego z nich po prostu i wszyscy spadają, tylko że... oczywiście łuk wziąłem ze sobą, nie? Żeby wam pokazać, zademonstrować tutaj. Cześć chłopaki, żaden się na mnie nie rzuci, co? Dobra, wiecie co, zostawiamy ich tutaj, bo nie chciałbym, kurczę, żadnego zaczepić. Bardziej nie chciałbym stąd spać nawet. Także okej, okay, schodzimy drabiną na dół. Jest ich trochę, aczkolwiek mówię, fajnie by było, jakbym miał tutaj więcej pięter tej farmy. Więc to jest coś, co będzie trzeba zrobić, normalnie must have takie. Na survivalle, farma złota, żelaza. I już niedługo endermanów. I może nawet guardianów. Halo! O! Jest! Halo! Nowy... O! O, stary, stary, stary! Nie, 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 nie! Nie mam name taga! No nie, no służyłem go! Kurczę, bym go se nazwał! Ja jeszcze tutaj stary wrócę, wiesz, cię nazwać! Jeszcze tu będziesz, mam nadzieję, kiedyś! Dobra, wracamy czym prędzej do wioski teraz! Wziąłem obsydian, wziąłem! Fail w ogóle by był, jakbym nie wziął obsydianu ze sobą! Że właśnie teraz z portalu w wiosce, halo? Wait! To nie ten portal! W ogóle trochę was tu dużo, chłopaki! I ja nie wiem, skąd oni się biorą, naprawdę, kurczę. Z dzikot ich tyle się wzięło! Dobra, nieważne. A ten dalej tutaj, no po prostu, kurde, no nie! Dobra, wracamy do wioski czy prędzej. Halo, dzień dobry. Że wiecie co? Wiecie co? Ja kurczę, obuduję zaraz ten portal trochę, tak żeby te golemy nie zwiewały. Bo został w sumie tylko jeden i tak lekko lipa. Że wam tu ochroniarze zwiewają ziołek, kurczę, powiem wam, że no kiepsko, kiepsko. Także ja na razie zrobię tutaj, powiedzmy, furtki. Tak tylko, żeby, kurczę, te golemy nie właziły, tylko... Ej, jak ktoś będzie właził z netheru, to może być kiepsko. Dobra, nieważne. A nie, to są płotki, czekajcie. To się robiło na odwrót, nigdy craftingu nie pamiętam, to po prostu fail. Wszechczasów, tak. Dobra, cztery. Cyk, mamy... Halo! Cztery chciałem, a nie trzy.
Co mi się tutaj dzieje? No nie wierzę po prostu. Dobra, więc mamy teraz cyk. Jak ktoś wychodzi z portalu, może to otworzyć, okej. Okay. Czyli jest spoko, ale golem już w tym momencie nie wejdzie tutaj. Tu podpisałem, gdzie nikt nie zabrał. Halo, o, dzień dobry. Za 10 skór jeden emerald? Stary, z tobą robię deal, nie? Z tobą robię deal definitywnie. A ty, jak kurde zejdziesz normalnie z pracy, tak, patrz mi prosto w oczy, to ja ci, chłopie, normalnie już kawę nie zafunduję. O, taki pocisk, kurczę. Dobra, no to są ogólnie dwie cety przetransportowane z mojej farmy. Jeśli nie widzieliście odcinka u Zio, to polecam go sprawdzić, ponieważ przenosiliśmy właśnie tą ekipę. To są w ogóle dwa w jednym. Aaaa, uciekam stąd, tu się po prostu dzieją jakieś dziwne rzeczy. Dobra, zwiewamy, cyk, 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 cyk. Cześć, pająk. Cześć, pająk. Miła pająka. No, a to w ogóle Czoklet sobie dokończył ścieżkę, tak jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Bo go w końcu wszyscy pogodzili, kurczę. Halo? Nie, ja z panem się nie chcę mieć. Dobra, zwiewamy stąd. Kurczę, czemu na tej drodze zawsze jest jakiś mały zombiak? Ostatnio też był tutaj jakiś mały zombiak. Dobra, stary. Hop. Dobra, ja się muszę ugasić tylko. I okej, możemy kontynuować drogę. W ogóle mam 27 level. Wiecie co? Nie wiem co enchantować zbytnio. Musicie mi doradzić co ja potrzebuję, bo kilofy już mam. Okej, sorry. Zostało jakieś z poprzedniego odcinka. Uzio. Tutaj też stał jeden z kryształów moich. I wy mi powiedzcie, kto mi go tutaj kurde pacnął, bo... Wiecie co mnie zastanawia? Że tutaj wybuchło, pochodnie zostały zniszczone tutaj w okolicy, w ogóle mogę je sobie tutaj odłożyć. A najlepsze jest to, że tabliczka przetrwała. Mnie to zastanawia, naprawdę. Ale dobra, tam moja farma arbuzów sobie działa w dalszym ciągu. Ale my teraz idziemy i tworzymy to, co mówiłem. Tylko musimy jakąś dyrta wziąć, naprawdę. Najlepiej ze składziku sobie weźmiemy. A przy okazji pójdę sobie jeszcze do zwierzyńca mojego. W ogóle tu mi jakaś krowa uciekła, ja nie wiem, kto mi ją wypuścił. Ale lol. W ogóle te zwierzęta jakieś powypuszczane, kurczę. Co tutaj ta owca robi? Przepraszam bardzo. Owieczki, łowiecki wy moje, co wy tu robicie? Dobra, narozmnażam sobie. Oczywiście krowy mi są na skórę potrzebne, a owce na wełnę, więc taka standardowa sprawa. Skórę mogę sprzedawać u NPC-tu, więc wiecie, dużo emeraldów, fajna sprawa generalnie. Dobra, musimy wziąć sobie teraz w tym momencie i jakiegoś dyrta. Tak, i ja w tym momencie nie ziewałem, jakby ktoś pytał, ten głos robiłem celowo. Dobra, okej, okay. Was taki dyrta, myślę, że będzie wystarczyć. Wszystkie raczej rzeczy potrzebne do budowy już mam przy sobie. I chciałbym zrobić to na centralnej kratce, tak żeby środek tego był na tej kratce. Okej. Dobra. Cyk. Pat. Okej. Zaznaczmy pochodnią, że to jest tutaj. Także musimy troszeczkę skopać tu teren. Całość wyłożymy dyrtem sobie już później, wiecie. Nie na odcinku, bo to trochę tu wybuchło niestety za mocno. Taki... Duży, niekontrolowany wybuch. Zdecydowanie. Bum, je. Dobra, wiecie co? Muszę sobie podejrzeć, mam tu ściągawkę. Masz... Co ty masz? Ściągawkę. Mam ściągawkę, jak wybudować ten portal, moi drodzy. Także zaczynam. Czyli z tego, co widzę, podstawa jest to coś takiego. To nie tak, że prawie zbudowałem źle. To nie tak w ogóle. Dobra, teraz jest dobrze z tego, co widzę. Okej, okay. To będzie cała ta podstawa, ta dolna w sensie jeszcze. I może mi obsydianu nie wystarczyć, kurde, to wiecie co? No nie! Nie będzie mi wystarczyć, kurczę, jak widzę. Dobra, to będę musiał sobie pokopać jeszcze obsydianu w międzyczasie. Zrobię sobie, powiedzmy, jakieś cięcie za chwilę. I nakopię sobie obsydianu, tak, bardzo ciekawe zajęcie. A może nie wytnę. Przecież to jest takie ciekawe zajęcie, nie? No, więc wiecie co? Widzimy się za chwilkę i... No... Nie przewidziałem, że może mi nie starczyć. Ty, co mi tak szybko idzie? Aha, mam efektywność 5, okej. Okay. Dobra, nie było. Tak w ogóle jakby ktoś pytał, to jesteśmy przy spawnerze szkieletów, który jest w tamtym miejscu. I chyba tak jak naobliczyłem, bardzo dobre zdanie. Brakuje mi coś koło 10 sztuk w tym momencie, może mniej nawet. Ale tak zabezpieczająco się wykopię 10 sztuk. Wiem, że mogłem rozkopać sobie Ender Chesta, aczkolwiek wiecie co, szkoda mi trochę oczu kresu. Tak dla tych, co powiedzieliby, że mógłbym rozkopać Ender Chesta, żeby zrobić tamten framugę do końca. Ale okej, okay. Dobra, nieważne.
Także musimy jeszcze te parę sztuk wykopać i tak, czekajcie, jeszcze spojrzę sobie orientacyjnie. Okej, to mi powinno wystarczyć, bo widzę, że tutaj już tylko jest słup na raz, dwa, trzy, cztery kartki, kurczę, tam będzie jajko smoka. Znaczy, domniemane jajko smoka, nie? Dobra, 11. Myślę, że to wystarczy, także lecimy już czy prędzej do tego miejsca i idziemy to zbudować do końca. Okej, jesteśmy na zewnątrz i idziemy czym prędzej dokończyć nasz rytuał przyzwania smoka. Wiecie co, to ja może będę gardło jednak oszczędzał. Bo tak lipa by było jakby za nie mógł, a jeszcze dzisiaj mam streama prowadzić. Dobra, także teraz tak, raz, dwa, trzy i cztery. No i moi drodzy, mamy krzywe giery. Znaczy, ukończyliśmy budowę, moi drodzy, portalu dla smoka. Przydałoby się jeszcze jakieś jajko, ale nie wiem co w tym momencie tam położyć. I w tym momencie trzeba położyć dyrta. Tak, to jest najważniejszy moment, kiedy trzeba położyć dyrta. Bo jak wiecie, dyrt jest najczęściej spotykanym bloczkiem, chyba drugim czy trzecim co do ilości w Minecrafcie. Także teraz musimy sobie go trochę pokłaść. To będzie najważniejszy moment odcinka dzisiaj, więc zostawcie łapkę w górę koniecznie, ponieważ dyrt jest bardzo ważnym i pięknym blokiem budowlanym. Chyba zrobię sobie dom z dyrta, wiecie, w najbliższym czasie. Nie, dobra, przestaję sobie żartować, przestaję krzyczeć. Trzeba pozłożyć kryształy, także zobaczymy. Kurczę, śmiesznie jakby się okazało, że jakaś mechanika istnieje. Bo normalnie tak wskrzesza się smoka w endzie, także... Dobra, dobra. Widzicie co? Nic się nie stało. Fajnie jakby chociaż jakaś animacja czy coś była, nie wiem, jakaś eksplozja czy coś tego typu. Jakbym pacnął jeden z nich, to generalnie by mi pół góry wybuchło, także... Survivalowicze, słuchajcie mnie! Nie tykajcie ani jednego z tych kryształów, nie strzelajcie do nich łukiem, nie przechodźcie koło nich, żeby szkielety mnie nie strzelały. Ja tu jeszcze muszę szkłem obudować później, zrobię sobie taką wystawkę z tego, ale zrobię to już po odcinku, może nawet w streamie, muszę tu ogarnąć całą górkę, więc trochę mi to zajmie. Ale ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie, nie zapomnijcie o zostawianiu łapki, napisaniu komentarza i zaproponowaniu czegoś na kolejny odcinek, ponieważ wasze zdanie się bardzo tutaj liczy. Także dziękuję wszystkim, do zobaczenia w następnym odcinku, cześć!